Poszukiwania strategicznego sponsora, który znalazłby się na koszulkach piłkarzy Śląska Wrocław, od ponad półtora roku nie przynoszą żadnych rezultatów. Tego sponsora nie ma, co się dzieje ze Śląskiem wszyscy wiemy i obserwujemy, a jeden główny sponsor jest oczywisty, są nim mieszkańcy Wrocławia. Podsumowując wszystkie wydatki na Śląsk, od kiedy Wrocław jest w części właścicielem tego klubu, to jest rząd 70 milionów, także naprawdę wrocławianie zasłużyli sobie na to, w świetle tego, że głównego sponsora nie ma, aby to oni widnieli na koszulkach. Dlatego też wrocławscy radni PiS wyszli z propozycją, by na koszulkach Śląska pojawił się napis Wrocław. Najlepiej jak najszybciej. Myślę, że to dobry pomysł. Choć nie znam intencji pomysłodawców, dlaczego. Jest napis Śląsk-Wrocław, no więc Śląsk-Wrocław jest Śląsk-Wrocław. Nie wiem, gdzie miało być jeszcze dodatkowo napis Wrocław. Myślę, że tutaj chyba mają na myśli to, że pieniądze publiczne, pieniądze wrocławian są. Pomysł radnego PiS godny jest rozważenia. No jest to, jak widać, zielone światło klubu PiS w Radzie Miejskiej, aby w przyszłym roku budżetowym, jak się domyślam, wygospodarować pewne środki w budżecie miasta właśnie na taką usługę reklamową. Nie jest to pomysł jakiś z kosmosu, ponieważ w istocie wiele miast na koszulkach klubów piłkarskich takie miejsce sobie zapewnia. Wrocławskie radne PO chcą natomiast, by maksymalnie do 20% akcji klubu miasto sprzedało wrocławianom, czyli najwierniejszym sympatykom piłkarskiego Śląska. Takie rozwiązania są stosowane w wielu klubach. Moja ukochana Barcelona, Federacja Niemiecka w swoich klubach również jakby dopuszcza taki pomysł. Chciałybyśmy zainteresować tych, którzy w zasadzie już teraz też płacą na ten Śląsk, bo jeżeli miasto daje na Śląsk, to znaczy, że podatnik wrocławski daje na Śląsk. Stanowisko w tej sprawie radni prawdopodobnie zajmą na listopadowej sesji. Tymczasem, jak podkreślają w magistracie, miasto cały czas zamierza sprzedać Śląsk. Na razie jednak z marnym skutkiem. Ta deklaracja jest cały czas aktualna. No, należy jednak pamiętać, że jesteśmy w trakcie sezonu, w związku z czym jest to dość utrudnione. Utrudnione tym bardziej, że Śląsk w tym sezonie wcale nie błyszczy i nic nie zanosi się na to, że będzie lepiej. Tomasz Pajączek, Echo 24.